Halo, halo, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym oczywiście epizodzie symulowanej kariery Lechem Poznań. Z tej strony tradycyjnie Nexium, wy jesteście na kanale Nexium Games i na samym starcie oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz kciuka w górę, a teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego, na co wszyscy czekaliśmy i tak jak było obiecane w ostatnim odcinku, przechodzimy teraz bezpośrednio do starcia z Górnikiem Zabrze, który to depcze nam po piętach, trzeba to śmiało powiedzieć. Na koncie Górnika 22 punkty. My punktów mamy 26, między nami jeszcze jest Jagiellonia, która tych punktów ma 24, więc jak widzicie, tak co dwa oczka przeskakujemy pomiędzy tym drugim a czwartym zespołem w Ekstraklasie. Bardzo mnie ciekawi na przykład sytuacja, jak wygląda strzelców. I jak widzicie, tutaj jeżeli chodzi o 7 bramek, prowadzi Imas, prowadzi Alvarez z Krakowi, Imas z Jagiellonii, a także Sykora z Lecha Poznań. To jest bardzo ciekawa informacja. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o nasz zespół, jest Moder, potem jest oczywiście Ramirez i powinien być też oczywiście Baran, który też ma 4 bramki. Szkoda niestety, że u Barana niektórych tych trafień nie pozaliczało, niektórych te trafień nie są liczone, ale tak jak mówiłem, my wszyscy i tak wiemy, że Baran jest w formie fantastycznej i kwitnącej i jesteśmy z tego powodu absolutnie, absolutnie zachwyceni i zadowoleni. Teraz na samym starcie, bez zbędnego przedłużania, udamy się prosto na konferencję przedmeczową. Dziękujemy za przybycie i prosimy o pytania. Prosimy o pytania jak najbardziej i zaczynamy od pierwszego pytania. Macie jak dotąd znakomitą serię, całe PKO Bank Polski Ekstraklasy. Matko Boska, jaka długa nazwa. Chyba czuję, że jesteście na dobrej drodze do tego, by powalczyć o mistrzostwo. Zdecydowanie. Nasz skład pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu. Zgadzam się z każdym słowem, które zostało tutaj wypowiedziane. Absolutnie. Nie mam zamiaru temu zaprzeczać. No bo to jest jak dla mnie prawda. To jest dla mnie w 100% prawda. Nikt nie zdołał w tych sezonie was jeszcze pokonać. Nie no, co to jest za... To chyba, że u nas nie zdołał nas pokonać. Chociaż my teraz nie gramy u siebie. No przecież doznaliśmy porażki już w tym sezonie, więc nie rozumiem. Jest to dosyć dziwne pytanie, przynajmniej takie mam wrażenie, że troszeczkę dziwnie się to układa. Staramy się trzymać razem z piłkarzami z dala i myślami trzymamy się przy meczu. Rywale mogą postawić na agresję. No i tyle. Moi drodzy, mamy zmotywowane morale, jesteśmy zmotywowani do tego spotkania z Górnikiem, więc dziękujemy bardzo serdecznie za pytania na dzisiaj i... Teraz już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do symulacji tego spotkania z Górnikiem Zabrze. Swoją drogą, zasugerowaliście mi również w komentarzach, żebym swoim juniorom w szkółce juniorskiej, żebym każdemu z nich ustawił jakiś styl. Jakiś plan rozwoju, bo oni z planem rozwoju będą się rozwijać po prostu szybciej niż na zrównoważonym. Tak mówiliście, że to będzie wyglądać u nich szybciej, więc jak najbardziej to zróbmy. Dajmy na przykład bramkarz. Dlaczego by nie? Dla bramkarza styl gry bramkarz myślę, że będzie dobrą opcją tutaj wybiegający. I teraz tak, Darek Wrobel, ty możesz mieć szeroko ustawiony boczny obrońca. Dlaczego by nie? Następny, niech też będzie szeroko ustawiony obrońca. Ty też możesz być szeroko ustawionym obrońcą. Ty natomiast będziesz ścianą. Szeroko ustawiony obrońca, to się zgadza, cofnięty rozgrywający, wszystko w porządku. Mówiliście po prostu, żeby był jakikolwiek styl ustawiony, ale nie zrównoważony, że ten zrównoważony po prostu działa absolutnie, absolutnie najgorzej. Dobrze, cała nasza kadra juniorska została, jak widzicie, rozbudowana, jest jak jasna cholera, ale co najważniejsze, ma oczywiście bardzo, bardzo wysoki potencjał. To są zawodnicy naprawdę ze światowego topu i na przykład taki Lukas Paczeko, który może mieć 77 do 94 punktów overalla. Myślę, że to jest chyba nasz największy diamencik tutaj. Jeszcze ten Barnabas Nagi. Barnabas Nagi też wygląda bardzo interesująco. I z ciekawości, panie Barnabasie, jak u ciebie wygląda wartość? Kurczę, nie mogę teraz tego tutaj sprawdzić, ale no myślę, że to jest naprawdę dobra, solidna opcja. 54 punkty overalla ogółem. Tutaj Ferenc Kościć, to jest ciekawe, że też ma tak wysoką propozycję. No i równie w sumie to jest... To jest ciekawe, że najwyższy tak czy siak z tych wszystkich ma Paweł Malinowski, ale Paweł Malinowski, szczerze powiem, jak na bramkarza, zaledwie 1,80 m wzrostu, trochę mi tu zajeżdża jakimś Onanom, ale no dobrze, zobaczmy, asystent w kwestii wyboru kapitana, na mecz przeciwko Pedro Tiba dostał opaskę, ponieważ dzięki swojemu charakterowi będzie miał korzystny wpływ w trakcie meczu, ostateczna decyzja... No, ale no co, przecież my mamy kapitana wybranego. Przecież mamy kapitana wybranego, u nas z opaską kapitańską jest Van der Hart. Zdecydowanie Van der Hart. Pedro Tiba niby sugerują, żeby powinien tę opaskę kapitańską dostać, ale ja raczej nie chciałbym tego zmieniać. Dobrze, teraz już przestańmy te wszystkie dywagacje kadrowe, zostawmy za sobą i przejdźmy do ustalenia jedenastki wyjściowej na ten mecz. A tutaj, mówiliście, żeby więcej szans dostawał Marchwiński, oni te szanse jak najbardziej dostają. Czernomarkowicz, Czerwiński, Bednarek, nie no,
no ja myślę szczerze mówiąc, że skład jest ustalony taki jaki jest, ewentualnie. Ramireza możemy przesunąć tutaj, a tu pójdzie sobie Marchwiński. To jest też jakaś ciekawa opcja, to jest też takie zagranie troszeczkę na emocjach przeciwnikowi. Zobaczymy jak Górnik Zabrze wyjdzie na ten mecz, gramy na wyjeździe. Czyli czy chodziło w tym pytaniu o to, że nie przegraliśmy jeszcze tutaj w tym sezonie na wyjeździe? Nie wiem. Może wy jesteście w stanie mi na to odpowiedzieć, czy my przegraliśmy na wyjeździe, czy my na wyjeździe nie przegraliśmy. A teraz w każdym razie, na bramce Chudy, później Masuras, Ewangelu, Wiśniewski, Gryszkiewicz, Janza, Jowak, Nowak, przepraszam, Mane, Prochaska, Jimenez i Sobczyk. Sporo, sporo zagranicznych nazwisk, sporo jakichś zagranicznych piłkarzy w barwach Górnika Zabrze, ale zaczynamy my świetnie. Jakub Moder ma cały czas piłkę, oddaje do Barana. Baran troszeczkę tam poczarował. Baran cały czas się utrzymuje przy piłce. Cały czas Baran. Ajajaj, no już za dużo. Już niestety tutaj Wiśniewski wybił mu tę piłeczkę, ale cały czas to my jesteśmy w jej posiadaniu. Marchwiński oddaje do Modera. Marchwiński, znowu Moder. Teraz jeszcze Pedro Tiba podłączony. Na skrzydle jest Ramirez. Odgrywa do Bogdana Budko. Bogdan Budko, tylko nie wycofaj tego do obrony. Tylko nie do obrony, panowie. Świetnie! Ależ to rozklepali. Jakub Moder, 16 minuta, 1-0. Moder z kolejnym trafieniem na swoim koncie. Fantastycznie. Bardzo ładnie. Mega jestem zadowolony. Super to wygląda. Kolejne trafienie Modera. Świetna asysta, fajne zagranie, ale tę piłkę klepali tak w nieskończoność, że głowa mała. Zastanawiam się, dlaczego Van der Hartowi spadła ocena do 5,9. Przecież chłop nawet nie powąchał piłki. Dosłownie, ta piłka nie była nawet na naszej połowie. Teraz po raz pierwszy ta piłka jest na naszej połowie, a chłop ma niższą ocenę. Dlaczego? Nie wiem, nie rozumiem. I dlaczego Chudy, czyli bramkarz Górnika Zabrze, który wpuścił bramę, ma wyższą ocenę ogólną od Van der Harta? Nie rozumiem, ale teraz Jakub Moder! Bardzo szybko strzelamy na 2-0. Jakub Moder. Może uda się nawet Moderowi zainkasować hat-tricka. To by była piękna historia, jakby wpadł hat-trick. Jakby Moder faktycznie zdobył tę brameczkę, to by było coś pięknego. Wypuszczamy na skrzydle Bogdana Budko. Bogdan Budko. Będzie zagranie do Barana. Robert Baran. Cały czas przy piłce. Robert Baran. Zagranie do Marchwińskiego. Marchwiński. Oddanie do Sykory. Sykora. Jakub Moder. Jakub Moder. Do Pedro Tiby. Ten do Barana. Pedro Tiba. Znowu Baran. Jest Jakub Moder w polu karnym. O Jezu. Moder już chciał strzelać. Ja to już widziałem, że Moder już tam chciał oddać strzał na bramkę przeciwnika, żeby było 3-0 i jego hat-trick, ale no nie tym razem. Zobaczymy, czy Górnik jeszcze nawiąże tutaj jakąkolwiek równą walkę. Póki co zostali totalnie przez nas zdominowani. Baran zagrał tę piłkę do Marchwińskiego. Znowu Baran. Odegranie na skrzydełko. Tam jest Puchacz. Puchacz przy piłeczce. Baran, znowu Puchacz. Marchwiński. No i kurczę, mówiłem, że mogą odegrać ewentualnie tam jeszcze na górę do Modera, ale tak czy siak, przy takim rezultacie, tak jak ustaliliśmy, wygrywając 2-0 szybko, raczej symulujemy już ten mecz do końca i mam dla was dobrą informację. Przede wszystkim wygrywamy ten mecz, ale kolejną dobrą informacją jest dla nas również to, że udało się nam utrzymać czyste konto. To jest dla nas super opcja, to jest dla nas naprawdę fantastyczna informacja, myślę. No i teraz co? Wracamy do Ligi Europy, a tutaj dobrze zauważyliście, że w Lidze Europy przecież czeka nas kolejne starcie ze Standardem Lidz. A jeżeli wygraliśmy ze Standardem Liż na wyjeździe 3-1, to myślę, że możemy w miarę w ciemno uznać, oczywiście nie lekceważymy Belgów, ale myślę, że jesteśmy w stanie ewentualnie uznać, że wygramy ten mecz również i na bułgarskiej. Przynajmniej takie mam wrażenie, że możemy w ciemno sobie zaliczyć tak jakby 7 punktów. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, czy uważacie, że to w ogóle ma rację bytu. Mamy informacje o prognozach, że nie są zbyt obiecujące, a to dlaczego? Popularyzacja marki, uzyskaj serię 5 w meczach wyjazdowych, lidze czystych kont. No to mieliśmy czyste konto teraz na wyjeździe. Dobrze, na spokojnie. Wymagamy sprowadzenia jednego krajowego piłkarza. Aha, czyli mam kupić jakiegoś Polaka. Mam kupić jakiegoś Polaka. Dobrze, to kupimy jakiegoś Polaka. Jak chcecie, żebym kupił Polaka, to i kupimy Polaka. W zimowym oknie transferowym możecie śmiało pisać. Jakiś niezbyt wymagający, myślę, ten transfer musi być, bo patrząc na to, jak my polegamy sobie tutaj na młodzieży, no to nie wiem, czy potrzebujemy czegoś więcej. Bednarek mówi, że musi częściej zagrać. Taka lista występów nie służy. Powiedzmy mu, że liczę na ciebie w decydujących starciach, chociaż prawda jest taka, że sami ustaliliśmy, że to Van der Hart jest tym naszym nominalnym bramkarzem w 100%. Kolejna nominacja do tytułu zawodnika miesiąca, z tego co widzę, to już nie jest Baran, ale to jest Sykora? Czy to jest Ramirez? Kim ty, przyjacielu, jesteś? To jest chyba Ramirez. Wydaje mi się, że to może być Ramirez. W ogóle bardzo ładnie podoba mi się ten nadruk z bramą poznańską i herbem na koszulce Lecha. Bardzo ładnie to wygląda, tą metodą sublimacji wygląda super. Moi drodzy, nie! To jest oczywiście Baran! Czyli jak wcześniej... Przepraszam, Moder!
Czyli jak wcześniej zawodnikiem miesiąca był oczywiście Baran z Lecha, tak teraz szansę ma zostać tym zawodnikiem Jakub Moder. Myślę, że absolutnie jako środkowy pomocnik, który ładuje tyle bramek, no to ma jak najbardziej ku temu szansę. Jak już jesteśmy przy ładnych strojach z Ekstraklasy, to te koszulki Śląska Wrocław też mi się tak bardzo podobają, że poważnie się zastanawiałem, czy nie kupić sobie tej koszulki, tej Moro. Takie Moro cyfrowe, camo, podoba mi się to. Naprawdę bardzo ładne, o czym zresztą przekonacie się niedługo, że mi się to podoba. Nie będę nic więcej mówił. Ale to jest takie ziarno niepewności, które w was zasieje, że niedługo się przekonacie, że motyw Moro na koszulce klubowej naprawdę mi się podoba. Dobrze, teraz przed nami mecz na bułgarskiej, gdzie gramy ze Standardem Lisz, który zajmuje ostatnie miejsce w naszej fazie, w naszej grupie. Mam nadzieję, że Benfica po raz kolejny utrze nosa Rangersom. Gdyby tak było, wtedy Benfica miałaby tych punktów 12, my byśmy mieli punktów 7 i to by nam już... No może nie gwarantowało tego wyjścia z grupy, ale absolutnie by tak nas unormowało do tak komfortowej sytuacji, że to głowa mała, więc bardzo, bardzo bym chciał, gdyby tak było faktycznie. Czyli tym razem zamierzamy ich pokonać? Co to jest za pytanie? Naturalnie, że tak. Co to jest w ogóle za pytanie? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co wy mnie pytacie. Co, czy planuję przegrać? A jaki menedżer planuje przegrać ten mecz? W ostatnim spotkaniu nie było wątpliwości, kto był lepszy. Czy ten wynik wpłynie na morale waszego rywala, klubu Standard Lisz? Chłopcy zagrali wybornie i zagrają też wybornie. Otóż to nie no, my jesteśmy w takiej formie, że głowa mała, więc stać nas na jeszcze więcej i let's go. I skład będzie tak nabuzowany po prostu testosteronem, że to się w pale nie mieści. Oni tam wejdą na to boisko, oni to po prostu zdewastują ten Standard Lisz. Oni tam dziecko im zrobią tam na tym boisku, a Erik Exposito, proszę. Erik Exposito jednak został zawodnikiem miesiąca, czyli nie, jednak nie po raz kolejny zawodnik z Lecha, tym razem jednak Śląsk Wrocław i Erik Exposito, aż z ciekawości zobaczę, czy w takim razie wypadałoby, żeby Exposito był liderem strzelców Ekstraklasy, albo żeby chociażby zaliczył ostatnio jakąś wybitną serię strzelecką. Dobrze, zarządzanie zespołem. Kurde blade, no co ja mam powiedzieć, no ustawiłbym ten zespół dokładnie tak, jak wyglądało to wcześniej. Podobał mi się ten motyw Marchwińskiego ustawionego na SPO, to było fajne, to działało, spoko. No ten Bednarek chciałby zagrać, chciałby załapać jakieś minuty. No ewentualnie chłopie zmienię Vanderharta w trakcie, ja wiem, że takich rzeczy się nie robi, ale to dam, żeby ci tak po prostu uspokoić, żeby ci dać szansę meczową. No bo wszyscy razem zgodnie stwierdziliśmy, że to Vanderhart, tak jak w rzeczywistości, tak jak w prawdziwości, jest tym naszym nominalnym goalkeeperem, a on raczej gra tutaj ze względu na... Bednarek gra raczej ze względu na kontuzję w rzeczywistości. Nasz skład. Vanderhart, Budko, Szatka, Petraszek, Puchacz, Tiba, Ramirez... Nie no, Tiba i Moder, potem Ramirez, Sykora, Marchwiński i na szpicy oczywiście Baran. Natomiast... No, widać od razu już pewną poprawę, jeżeli chodzi o Standard Lisz, mianowicie Rogne już znajduje się na ławce rezerwowych i nie jest z opaską kapitańską. W ostatnim spotkaniu to Rogne był w wyjściowym składzie, miał opaskę kapitańską, no i totalnie zdewastowali ich, jego byli koledzy klubowi. Pokazali, że odejście z Lecha było totalną głupotą. Trzeba było siedzieć na tyłku i patrzeć, wierzyć w ten fantastyczny projekt Jackiego Chana. Nie wierzył, sam odszedł, więc no hard feelings, ale teraz trzeba to oczywiście udowodnić kolejnymi 3 punktami, żeby nie było, że wygramy na wyjeździe, a u siebie przegramy. Takiej sytuacji bym nie chciał widzieć. Ewentualnie mamy oczywiście w zanadrzu zmiany i to nie byle jakie, no bo u nas oczywiście jest Kaczarawa, jest Kamiński, jest Skóraś, który może wejść. Jeżeli potrzebujemy kogoś na obronę, to mamy Cyrnomarkowicza czy Czerwińskiego, więc myślę, że nasz zespół jest absolutnie kompletny tutaj na tym etapie, kompletny pod każdym możliwym względem. I już ruszamy z... Oj nie. Pedro Tiba się nie dogadał z Ramirezem totalnie i to niestety Standard Lisz. Czy to był ich strzał? Nie, to było na całe szczęście po prostu podanie do Vanderharta, bo tak miałem mówić, że ten strzał taki bardzo, bardzo słabiutki. Marchwiński, Jakub Moder. Fantastycznie teraz jest odegranie znowu do Marchińskiego. Baran, Moder. Moder próbował strzelić kolejną swoją bramkę w tym sezonie, ale niestety tym razem się nie udało. Musimy wrócić i budować ten blok defensywny, nie przepuścić ich tam przede wszystkim. Szatka, pilnuj tam. Oj Szatka, znowu zostawiłeś lukę i musiał to nadrabiać Bogdan Budko. Nie podoba mi się to. Puchacz też jakąś strasznie słabą ocenę ma. Po raz kolejny Puchacz jakby ze słabą oceną. Zaraz się okaże, że naprawdę Krawec będzie musiał wskoczyć do składu, bo Puchacz póki co dostał ten numer drugi. Został okrzyknięty nominalnym naszym lewym obrońcą, a Puchacz się nie popisuje.
co patrzę na mecz, co patrzę na symulację, to ocena Puchacza po prostu szybuje w dół. No i teraz patrząc na nasz skład, no ewidentnie widać winnych tej ewentualnej niemocy oczywiście w naszym polu karnym. Puchacz teraz, okej, dobrze, zaliczył w końcu jakąś dobrą interwencję, podał do Van der Harta, ten przytomnie wybił tę piłkę i całe szczęście. Dobrze, zmieńmy w takim razie na styl gry ofensywny, może to nam przyniesie jakiś pożądany rezultat, bo widzę, że tutaj na zrównoważonym nie bardzo to działa, nie bardzo to działa. Dobrze, wznówmy tutaj mecz, od razu zrobię też zmianę, zaplanuję i tak jak mówiłem, nawet nie będę czekał, tylko za Marchwińskiego od razu, albo wiecie co, zrobimy dokładnie tak jak jest. Za Marchwińskiego wejdzie sobie tutaj Kamiński i zamiast Barana wejdzie sobie Kaczarawa, żeby wszedł taki potężny zawodnik od razu na te drugie 45 minut i na razie zostawimy to tak jak jest. Czy ewentualnie mogę jeszcze przygotować dla nas skład na formację 4-2-2? Mogę, Ramirez wtedy i Kaczarawa będą na szpicy, chyba że Sykora będzie lepszym wyborem na szpicy. Nie no, lepszym wyborem będzie na szpicy Ramirez tutaj z Kaczarawą. Okej, dobrze, czyli to jest ewentualnie nasza opcja na super ofensywny 4-2-4, a teraz póki co lećmy tak jak jest, bez zmian. A nie, zaliczyło nam zmiany już od razu. O nie, ja nie chciałem, właśnie chciałem wznowić ten mecz, ale żeby zmiany jednak mimo wszystko poleciały chwilę później, no chociaż to ile to by poszło? Dobrze, 3 minuty, mniejsza z tym. Dobrze, dostali szansę Kaczarawa, dostał szansę Kamiński i zobaczymy jak się spiszą. Ruszamy teraz na drugą stronę. Panowie, no po 3 punkty, nie róbmy wstydu, wygraliśmy z nimi, zdominowaliśmy ich w Belgii, wypadałoby powtórzyć ten wynik! Kaczarawa, nasz agent do zadań specjalnych w 55 minucie ładuje piłkę do siatki, fantastycznie, po to właśnie ten zawodnik został wpuszczony. Nie łam się Baran, ja absolutnie nie zabieram tutaj tobie tak jakby miejsca w składzie. Marchwiński też się spisywał naprawdę dobrze, chłopaki, to jest po prostu kwestia tego, że kondycyjnie nie wyrabialiście już. Trzeba wam rozwinąć troszeczkę kondycję na treningach i wtedy jak najbardziej to będzie śmigać jeszcze lepiej, ale jak mnie to cieszy, bo teraz jeszcze jest Ramirez, ajajajajaj, już myślałem, że Ramirez zdobędzie tutaj kolejną brameczkę, że to będzie jakoś lepiej wyglądać. Ale jeszcze nie. Jakub Moder, podłączony jest tam Ramirez, jest Kaczarawa, Jakub Moder znowu do przodu, podłączony Sykora, na skrzydle Puchacz nawet jakoś odżył w tej drugiej połowie, proszę, chociaż ta jego ocena niby nie jest jakaś wysoka, ale mam wrażenie, że Puchacz mimo wszystko dobrze się teraz spisuje. Celne podania, zagranie do Kaczarawy, czy Kaczarawa będzie miał drugie trafienie, może będzie dobitka, jeszcze Kaczarawa, strzał, to jest 2-0, Ramirez. 72 minuta, 2-0, fantastycznie, absolutnie fantastycznie, jednak udowadniamy swoją jakość. Pokazujemy tutaj, że jesteśmy lepszym zespołem, w 100% lepszy zespół z naszej strony. No i teraz kto tutaj może zejść? Kto tutaj może zejść? No chyba ten Puchacz nieszczęsny. Chociaż wiecie co? Wiem co zrobię. Ja powiedziałem, że ja dam Bednarkowi szansę zagrać. Więc proszę cię bardzo, Bednarek, cyk. Proszę bardzo, Pedro Tiba dostanie opeskę kapitańską. No i zobaczymy, jak się będziecie tutaj panowie dogadywać. O cholera jasna. Tego się nie spodziewałem. Nie zdążyłem nawet zagadać na dobrze, a tutaj już mamy 3-0. Jeszcze jak zachowamy czyste konto w tym meczu, to ja już będę w niebo wzięty. 3-0 to będzie, może 4-0. Bednarek, słuchaj, dostajesz od nas 10 minut w bonusie. Fajnie by było, jakbyś zaliczył chociaż jakąś jedną dobrą interwencję. Wtedy my będziemy zadowoleni. Ty powinieneś być zadowolony, że dostałeś szansę gry. Bednarek. No nie, no rozumiesz. Mam nadzieję, że już rozumiesz, że przynajmniej nie masz mi za złe. Mam nadzieję, że przynajmniej rozumiesz, dlaczego to właśnie Van der Hart jest tym naszym nominalnym bramkarzem. Nie wiem, czy miałeś tutaj coś do powiedzenia. Wyglądało to jak sytuacja, w której mógłbyś raczej się spisać nieco lepiej, mógłbyś to wybronić. Co raczej też potwierdza ocena, bo spadła ci momentalnie w dół. No nie. Myślę, że Bednarek w tym momencie pokazał, że zmieniliśmy Van der Harta przed Bednarek i niestety straciliśmy bramkę, mimo tego, że przez cały czas trzymaliśmy te czyste konto. No ale dobrze. Bednarek, dostaniesz, powiesz cokolwiek po tym meczu? Jestem ciekaw, czy cokolwiek powiesz, czy odpyskujesz? Nic nie powiesz. No proszę, chowasz głowę w piach. To ciekawe, że chowasz głowę w piach właśnie teraz, w momencie, w którym dostałeś szansę gry. Nieporozumienie jakieś dla mnie. Ale wiemy przynajmniej, na czym stoimy. Wiemy, na czym stoimy i teraz jak już wracamy do Ekstraklasy, to żebym jeszcze nie zapomniał. Zobaczmy. W lidze brakuje nam 5 punktów do Legii. Spoko. Śląsk Wrocław na 5 miejscu i Erik Exposito jest na 8 lokacie. Ma 6 bramek. Alvarez ma tych trafień 8. Sykora i Moder mają po 7 goli. Fajnie, podoba mi się, że ci zawodnicy tak lecą do góry, szkoda tylko, że Moder niestety od nas odejdzie, szkoda, że Moder to na dobrą sprawę jest już zawodnik Brightonu, no to mnie boli. Dobrze, wybierzmy sobie rozgrywki i zobaczmy sobie UEFA Europa League i zobaczmy, czy... O proszę, Rangersi wygrali z Benficą i to na wyjeździe, popatrzcie tutaj, popatrzcie, nade mną centralnie jest wynik.
1-2 dla Rangersów. Niedobrze, niedobrze. Spodziewałem się, że tutaj raczej Benfica Lizbona będzie w 100% tym zwycięskim zespołem. No to wychodzi na to, że my o to drugie miejsce w tabeli ewentualnie będziemy się bić właśnie z Rangersami. Właśnie z Rangersami będziemy się bić. Możemy prześledzić szybko sytuację w innych grupach. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, to tylko wam pokażę tak, nie będę tego jakoś nazbędnie analizował, tylko po prostu teraz w tym momencie możecie się zatrzymać i sami ręcznie zobaczyć, jak sobie radzi który zespół, który, co jest zaskakujące, co nie, no bo tych grup tutaj troszeczkę jest. Zatrzymamy się za to na dłużej, jak już tutaj jesteśmy przy Lidze Mistrzów oczywiście. To nas raczej bardziej interesuje. Liga Mistrzów wygląda następująco. Atletico i Bayern po dwa zwycięstwa, dwa remisy. Salzburg, Lokomotiv dwa remisy, tutaj Inter wygrywa, Real drugi, Borussia Mönchengladbach trzecia. W grupie C Olympiakos pierwszy, Manchester City drugi, Porto, co jest grane? City dwa mecze przegrane. Tutaj Liverpool wszystkie mecze wygrał, Atalanta druga, Ajax trzeci. W grupie E, no i to mi się podoba, Chelsea 3 zwycięstwa, 1 remis, elegancko. Sevilla 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Bardzo fajnie, podoba mi się to w 100%. Grupa F, Lazio, Borussia, Club Brugge, ok. FC Barcelona, Juve, PSG, Lipski, United. U matko boska, jak United słabiutko. To proszę, no ciekawie, ciekawie to wygląda. Można jakoś to odnieść do prawdziwości, do sytuacji w rzeczywistości. A teraz kolejny mecz na szczycie. Co jest grane? Graliśmy z Górnikiem. Gramy teraz z Jagiellonią. Same spotkania na szczycie. I mamy powołania do kadry. Mamy powołania do kadry. Puchacz! Puchacz otrzymał powołanie. Ależ to jest fantastyczna informacja dla nas. Pięknie! Bardzo się cieszę, że Tymoteusz Puchacz dostał powołanie. To jest niezwykłe wyróżnienie dla tego zawodnika, ale nie ma co się dziwić. Polska reprezentacja miała od zawsze problem na tej lewej obronie. Cieszę się bardzo. Macie jak dotąd znakomitą serię i cała PKO Ekstraklasa. Czujecie, że możecie myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu. Zdecydowanie. W ostatnim meczu nie było wątpliwości, kto był lepszy. Czy ten wynik wpłynie na morale waszego kolejnego rywala klubu Jagiellonia Białystok? Chłopcy zagrali wybornie. I jeszcze ostatnie pytanie. Kto dziś będzie górą? Wygramy. Krótka piłka. Myślę, że tak trzeba mówić wprost, jak ma to wszystko wyglądać oczywiście. Wystarczy pytań na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja dziękuję również i przechodźmy już teraz do tego spotkania z Jagiellonią. Jaga na trzecim miejscu, 2 punkty straty do nas cały czas. Gramy u siebie. No zobaczymy, klub Jagiellonia rzuca wyzwanie klubowi Lech Poznań. Jestem ciekaw, czy tutaj będziemy mieli jakieś ładne wprowadzenie. Przepraszam, wiem, że już przeszedłem do menu meczowego, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, czy tutaj faktycznie będzie jakieś ładne wprowadzenie, czy nie. Klub Jagiellonia rzuca wyzwanie klubowi Lech Poznań. Czy tutaj będzie stopklatka? Tutaj jest stopklatka, nie ma takiego ładnego wprowadzenia. Dobrze, przejdźmy sobie zatem, zagraj mecz. No i kurczę, no. To, co graliśmy ostatnio, się spisuje świetnie. Tak sobie myślę, że to działa naprawdę bardzo dobrze. No bo ten Marchwiński, patrzcie, załapał formę wzwyżkową. Leci mu w górę overall, super. Jestem bardzo zadowolony. Bednarek, słuchaj, tobie niby podskoczył overall do 69 punktów. I ja tobie, Bednarek, coś kurde nie ufam. Ty masz 28 lat. Ty jesteś 2 lata starszy od Van der Harta. Ty wpuściłeś od razu bramę, jak tylko wleciałeś. Nie podobasz mi się, chłopie. No nie podobasz mi się. Ale, wiecie co mi się może spodobać? Alan Czerwiński na lewej obronie w miejsce Puchacza. Tymek Puchacz, wiem, że dostałeś powołanie, ale ostatnio, bądźmy szczerzy, nie popisujesz się. Zobaczymy. Może wejście Alana Czerwińskiego na twoją pozycję jakoś cię otrzeźwi, jakoś sprawi, że będziesz myślał bardziej jakoś kompetytywnie o tym miejscu w składzie. No i spójrzmy przede wszystkim na skład gości. Na bramce Steinbors, potem Kadlec, Teixeira, Tiru, Budvarsson, Pospisil, Romanczuk, Prikil, Mystomski, Imaz i Pulić. Na Imaza musimy zdecydowanie uważać. Numer 11 na plecach czerwona koszulka. To jest oczywiście zawodnik, który jest w czołówce strzelców ekstraklasy. Strach, myślę, bramkarzy. W ogóle ten nowy herb Jagiellonii jest brzydki. Jest po prostu mega brzydki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, co o tym sądzicie. Świetny przechwyt Modera. Mi się wydaje, że ten herb jest najzwyczajniej w świecie brzydki. Teraz jest strzał. Oj. To nie Imaz zaczyna strzelanie. A Pulić. Bardzo szybko ruszyli do przodu zawodnicy Jagiellonii Białystok. Musimy zmienić tutaj ustawienie w takim razie na ofensywne. Nie podoba mi się to. Obrona po prostu nie nadążyła najzwyczajniej w świecie. Tutaj Petraszek i Szatka nie byli w stanie dogonić rozpędzonego ataku. Ściągnęli też ich tak bardziej do środka i zrobili lukę. Zrobili lukę po prostu, przez którą się ładnie przedostał Imaz, ładnie się przedostał Pulić. Ale może teraz... Ajajajajaj, Baran jednak nie podał dobrze do Pedro Tiby.
Sytuacja jest rozwojowa póki co, z tego co widzę. Można to tak ładnie powiedzieć. Wszyscy wiemy, co to oznacza, że sytuacja jest rozwojowa. To oznacza nic innego jak oczywiście to, że czekamy, czekamy, czy cokolwiek tutaj nasi zawodnicy zrobią. Może teraz jakaś prostopadła piłka do Barana. Baran odegranie na skrzydło, ale niecelne. Ajajajajaj, Baran, co się dzieje? Co się dzieje z tobą, Baran? Ramirez, fatalna ocena. Marchwiński, jaka ocena? Co jest grane? I Marchwiński, czemu ty jesteś w ogóle tak wysoko ustawiony? Na jakiej ty pozycji, Marchwiński, grasz? Marchwiński, ty grasz na skrzydle. Nie tak to miało wyglądać. Przepraszam, już to przestawiam. Ale no, kurczę, tak czy siak, mimo wszystko, Marchwiński jakoś strasznie nisko się trzyma. Baran, zagranie na skrzydło, Ramirez, fajnie, wypuszczony do Barana, Barana, ja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 j
Świetnie, bardzo ładnie, podoba mi się. Szatka teraz bardzo dobry przechwyt. Odegranie, Mark Chwiński, zagranie na skrzydło. Tutaj jest oczywiście Sykora. Sykora, dogranie do Jakuba Modera, będzie strzał jeszcze Mark Chwiński! Wow! Pięknie! Mark Chwiński, przestawienie go na środkowego pomocnika ofensywnego, jak widzicie, przyniosło pożądany rezultat. Rezultat kapitalnie, Mark Chwiński, świetnie. Z golem już w 44 minucie, w 41 minucie, przepraszam, więc nadrabiamy te statystyki. Cieszy mnie to bardzo, bo jest to dla nas kluczowa informacja, byleby teraz nie stracić jeszcze bramy do szatni. Petraszek, trzymaj go tam, świetnie Petraszek, jak profesor i takim rezultatem kończymy to, te pierwsze 45 minut. 1-1, fajnie, mieliśmy jedną okazję z naszej strony, tutaj Jagiellonia mieli ten strzał niecelny na dobrą sprawę z tego co widzę. Szkoda, że tak, a nie inaczej to wyglądało. U nas, czy ktoś tutaj się prezentuje jakoś nadzwyczaj źle? Ramirez się prezentuje tragicznie, ma ocenę 5-7. Panie Ramirez, Marfińskiego ściągać nie będę, to by był grzech, ale ja w twoje miejsce wpuszczę pana Kamińskiego i zobaczymy, czy Marfiński okaże się być tutaj dobrą opcją. Ja muszę też zwrócić w ogóle bardziej uwagę na numer 16, muszę zobaczyć, czy Alan Czerwiński radzi sobie dobrze na tej lewej stronie. Ocena mówi, że radzi sobie zdecydowanie dobrze, ale jak to wygląda w rzeczywistości, jak to wygląda w prawdziwości, jakby powiedział Klocuch, tego nie wie nikt. A teraz Mark Chwiński. Myślałem, że zagra piłkę za plecy do Pedro Tiba, ale ten odgrywa do Barana i Robert Baran ma piłkę Jakub Moder. Zagranie na przedpole, tu jest Alan Czerwiński. Mark Chwiński, czy to będzie strzał na 2-0, 2-1, przepraszam, nie, to znaczy był strzał. Ale piłka nie znalazła drogi do siatki, taki w ogóle bardzo, bardzo słaby był. Ajajajajaj, atakuje teraz Jaga, mają dogodną sytuację do oddania strzału. Nie mówcie tylko, że rzut karny. Proszę, nie mówcie. Jezu, rzut wolny, z jakiej pozycji? Pojawił się na boisku Kamiński. Błagam was, panowie, brońcie to. Ależ to jest idealna sytuacja do oddania strzału, zablokowane przez Alana Czerwińskiego. Gdyby uderzali bezpośrednio, to myślę, że byłby gol. A tak to takie strzały, to nie w tej FIFA. Tutaj ci obrońcy bronią dosłownie wszystko. Fajnie, dobrze, rusza Mark Chwiński. Jest tutaj też Baran. Baran próbował podłączyć do przodu Kamińskiego, ale nie wyszło. Otóż nie tym razem. Jak wyglądają te oceny, wiecie co? No to jest czas na przejście na formację 4-2-4. Tym bardziej, że widzę, że rozkręca się też Jaga. Więc u nas 4-2-4 będzie oznaczać nic innego jak przejście na szpicę Barana, Mark Chwiński, Kamiński, Sykora, no kurczę, Mark Chwiński, chyba ty, strzelec jedynej bramki, zejdziesz, twoje miejsce wskoczy Kaczarawa. Czy może jeszcze wejść Skóraś w miejsce Sykory? Ojojojojoj, przepraszam, niech wejdzie sobie tak, Skóraś tutaj w miejsce Sykory i będzie okej. Zamieńmy was stronami, chłopaki. Jest gitara, i teraz jest gitara. Dobrze, 4-2-4 w takim razie, podwójna zmiana i lecimy z tematem. Tylko oby jeszcze te zmiany w ogóle weszły w życie, bo jest 75 minuta, a wszyscy dobrze wiemy, że w tej symulacji to jest to tak trochę na bakier! Van der Hart! Dlaczego to on jest naszym nominalnym bramkarzem? Dokładnie dlatego, kolejna interwencja Van der Harta wyjaśnia wszystko, ależ teraz oblężenie w wykonaniu zawodników Jagiellonii. To się może na nich łatwo zemścić, gdy teraz pójdziemy z jakimś jednym kontratakiem, gdy pokaże się tam z przodu Skóraś, Kaczarawa, grając na tych dwóch napastników, możesz wypuścić go, chłopie, do środka, gra Jakub Moder, wypuszczenie piłki, Kaczarawa, Moder strzał, to jest bramka! 2-1, Robert Baran zdobywa kolejne trafienie na swoje konto w 85. minucie, my jakimś cudem chyba ukradniemy te 3 punkty. Cała Bułgarska szaleje, niesamowite. Stadion Miejski w Poznaniu, no dostał pierdolca po prostu, ale to nie da się inaczej tego określić, patrząc na to, co się dzieje. My nic nie gramy, a zaraz będziemy mieli 3 punkty na koncie. Niesamowite, sędzia, kończ ten mecz. Kończ ten mecz, panie Turek, i zakończył. 2-1, przepraszam, ale 3 punkty są tu. Tu, zostają w domu. Pięknie, Jezu, ależ emocje do samego końca, no typowa FIFA, 30% posiadania piłki, 2 strzały i 2 bramki. Mark Chwiński i Baran bohaterami, absolutnie, a Legia traci punkty z Górnikiem,
Legia remisuje 0-0, to jest dla nas świetna, fantastyczna informacja, że Legia traci te punkty, bo my teraz w tym momencie zbliżamy się do nich już na dystans zaledwie 3 punkcików. Jaga od nas odskakuje, mamy trochę tego tlenu, a nadchodzący mecz to mecz ze Stalą Mielec, a dla porównania, dla kontrastu, Lech gra z Jagą, my możemy zaraz nadrobić te punkty, jeżeli wygramy ze Stalą Mielec, a Jagiellonia, która gra u siebie przeciwstawi się jakoś Legii, to możemy wskoczyć na fotel lidera. Tylko teraz przed nami, o ile się dobrze orientuję, przerwa reprezentacyjna, niestety, dokładnie, przerwa reprezentacyjna przed nami, więc przesymulujmy to jeszcze szybciutko do końca, bo ja chcę zasiąść w fotelu lidera Ekstraklasy jeszcze przed zakończeniem tego odcinka i ja chcę to zrobić tu i teraz. Zobaczmy, jakie mamy informacje w biurze, tutaj mamy comiesięczny raport zwiadowczy naszego oczywiście skauta i spójrzmy, zmieńmy widok, wow, ile tych skautów tutaj jest, znaczy ile tych... O, 94, Barnabas. Barnabas, masz zaledwie 15 lat. Okej, okay. A ci pozostali. Ty masz 100, to ciebie odrzucimy. Ty masz 170, ciebie odrzucimy. Czekajcie, kto jest jeszcze tutaj jakkolwiek interesujący? No niezbyt są jakoś fajnie. Chociaż ty masz 200, to są tacy zawodnicy, których byśmy mogli wziąć, ale tylko po to, żeby ich ewentualnie potem sprzedać. Chociaż 170 tysięcy, 130, przepraszam, 100, 170... 200, to już te 200 najbardziej. No dobrze, ej, resztę autentycznie z czystym sumieniem, patrząc i na ich potencjał, i na to, ile mogą, ile są warci, ja resztę z czystym sumieniem sobie odrzucam. W 100%. Myślę, że mamy na tyle rozbudowaną kadrę juniorską już teraz, że głowa mała. My możemy sobie zbudować ekipy, które będą grać w najbliższych latach i się budować i stworzymy praktycznie ikony, legendy Lecha Poznań, nową kadrę reprezentacji Polski, stworzymy nową kadrę dla reprezentacji Węgier czy Litwy. Ale spoko, ja się cieszę. A teraz... Legia przegrała! Legia przegrała z Jagiellonią! To jest niesamowite, ale to się dzieje! Jaga wygrała! Popatrzcie na górę, nade mną. Jaga wygrywa 3-1 z Legią. Co za tym idzie, jeżeli my wygramy teraz ze Stalą Mielec, która notabene jest ostatnia w tabeli. No musimy ten mecz wygrać. Stal Mielec ma zaledwie jedno jedyne zwycięstwo. My teraz musimy po prostu Stal Mielec rozjechać i zasiąść ponownie w fotelu lidera Ekstraklasy. Nasz skład na ten mecz znamy. Nasz skład na ten mecz będzie wyglądał tak, jak wygląda następująco, chociaż Markwiński jest w kwitnącej formie, więc grzechem byłoby go marnować na ławce rezerwowej, więc panie Markwiński, ciebie ustawimy po prostu sobie tutaj na SPO. I okej. I okej. I symulujmy ten mecz. I lecimy z tematem. Ja liczę tutaj na jakieś gładkie 3-0. 3-0, może bardziej 0-3. Powiedzmy 0-3, bo chcemy oczywiście, żeby to Lech Poznań wygrał. A jeżeli chodzi o skład Stali Mielec, tutaj mamy Strączek, Sus, Chorbaczyński, później Kościelny, Flis, Gettinger, Domański, Forsell, Mak, Urbańczyk, Huje i Kang, a u nas Vanderhart, Budko, Sadka, Petraszek, Puchacz, Ramirez, Tiba, Moder, Sykora, Marchiński i Baran. I teraz ruszamy, panowie, do przodu. Ja chcę zobaczyć jakiekolwiek akcje ofensywne. Ja chcę zobaczyć strzelane bramki. Ja chcę zobaczyć Lecha Poznań na fotelu lidera Ekstraklasy, którego już nie możemy teraz wypuścić. Nie możemy tak łatwo się potykać i tracić punkty z jakimiś jaśkami, tylko musimy walczyć do samego końca. Stal Mielec nie może zaliczyć drugiego zwycięstwa w historii tutaj w tym sezonie z nami. Tak być nie może. Nie ma takiej opcji. Po prostu no musimy sparaliżować. Cały Stal Mielec musi być sparaliżowana i przerażona po tym spotkaniu razem z nami. My na spokojnie. Gramy swoje. To jest najważniejsze. Spokój ducha. Spokojna głowa. Żeby psycha nie siadła, bo jak siądzie psycha, to będzie lipa. Tego byśmy nie chcieli, ale już zaczynamy, rzut rożny. I Pedro Tiba, dośrodkowanie w pole karne, Baran, aj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 . To był fatalny strzał, postawmy sprawę jasno. Po 99%, co jest grane? Zaczynam się martwić. Zaczynam się martwić, to nie będę kłamał. Nie będę kłamał, zaczynam się troszeczkę martwić. Wygląda to co najmniej niepokojąco. Dobrze, to posiadanie piłki chyba już jakoś teraz trochę podskoczyło, ale panowie, to jakby jeszcze podskoczyły jakieś strzały, jakbyśmy oddali cokolwiek, nie obraziłbym się. Nie obraziłbym się, może wy potrzebujecie zmiany taktyki na super ofensywną, co? Może tak. 25 minut za nami, a wy nie oddaliście żadnego strzału. Dobrze, tylko ja muszę tutaj zmienić Marchińskiego z Ramirezem i okej, na razie zostawmy to tak jak jest. Ładne zagranie, Baran, od razu był strzał na bramkę. Moder świetnie dogrywał do Barana, ale niestety trafienia ostatecznie nie było. Pedro Tiba będzie powtarzał, wybił bezpiecznie na bezpieczeństwo do Bogdana Budko, ale teraz... To jest nasz zawodnik do zadań specjalnych. Jeżeli ktokolwiek z was wątpił w Barana, to jest moment, w którym powinien uderzyć się w pierś. Z pokorą, pochylić głowę i powiedzieć: Baran, no przepraszam, mordo, nie? Miałeś rację. Miałeś rację, Baran jest totalnym kozakiem.
tak powinniście, moi drodzy, zrobić. Ja nic nie mówię, ja nie będę wam rozkazywał, ale wy wiecie, że powinniście to zrobić. Wiecie sami, że zmiana tego barana ze skrzydłowego na napastnika była dobrą decyzją, a teraz Pedro Tiba i mamy 2-0 w 40 minucie. Pedro Tiba, gol, 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 gol! Fantastycznie, 25 numer melduje się na liście strzelców. Baran strzela bramkę, potem Baran zagrywa. Rewelacja, rewelacja i Baran, ależ rozdysponuje te piłki. Sykora, Marchwiński, Baran, czy ty będziesz strzelał, chłopie? Oddasz jeszcze Pedro Tiba, 3-0. Co jest grane, nie ma? Tiba, spalony był. No co ty, chłopie, odwalasz zamaniane? Dobrze, to lećmy dalej. Nie chcę tego przesymulować do końca, mimo iż mamy tutaj już pewne zwycięstwo, no to nie chcę tego przesymulowywać do końca, żeby ewentualnie nie tracić tych asyst i tak dalej, bo to jest głupie, że te asysty i bramki się nie liczą, jeżeli przesymulujecie ten mecz do końca. To jest totalny idiotyzm, ale nie ja to ustalam. Nie ja to ustalam, niestety. Jeżeli chodzi o nasz skład, to z tego, co widzę, źle się spisuje znowu Ramirez. Czyżbym... Bo Ramirez w sumie stracił swoje miejsce nominalne w składzie. Ramirez teraz już gra na skrzydła, tam niekoniecznie może się spisywać dobrze. Ja to rozumiem. Dobrze, panie Ramirez, ciebie przesuniemy na SPO. Może udowodnisz mi, że faktycznie stawianie na ciebie na tej pozycji nie jest najlepszym pomysłem. A Crnomarkowicz wejdzie za zasadkę. I spoko, dostanie szansę gry Crnomarkowicz. Powinniście być zadowoleni, że Czarny wskoczy na boisko i elegancko. Baran z oceną 9-0. No jest totalnym kotem. Myślę, że zawodnik meczu absolutnie i cieszę się, że ten młody zawodnik dostał w końcu wystarczającą liczbę szans i odpala teraz już bramkę w praktycznie każdym spotkaniu. Za każdym razem on się wpisuje na listę strzelców. I teraz, gdy będziemy grać rewanżowy mecz z Benficą Lizboną, warto zaznaczyć, że my na dobrą sprawę zagramy... Benfica, przepraszam, zagra z innym zespołem. Taka jest prawda. Benfica zagra z totalnie inną drużyną niż wtedy, gdy z nimi przegraliśmy 2-1. My byliśmy innym zespołem, jeszcze nieułożonym, jeszcze z niewyklarowaną sytuacją, kto u nas jest faktycznie napastnikiem, kto ma strzelać bramki, kto ma asystować, kto ma podawać. Teraz wyjdzie skład totalnie odmieniony i inna ekipa, i Baran, i jest Skóraś, i zagranie. No niestety strata piłki, szkoda. Szkoda, że ta piłka jest utracona, ale ważne jest to, żeby utrzymać czyste konto, bo to będzie dla nas kolejne czyste konto na wyjeździe, więc ja bym tutaj bardziej teraz się zajął ewentualnie sprawą utrzymania faktycznie tego czystego konta, więc zmienię nawet na defensywne ustawienie. Mamy 2-0, mamy rezultat, mamy wynik i powinno być to dla nas satysfakcjonujące, chociaż teraz niebezpiecznie Petraszek, Crnomarkowicz pilnują tam, Crnomarkowicz czarny, nie odpuszczaj do samego końca. Próbuję jeszcze też bronić... Halo, co jest grane? Dobrze, okej, okay, dobra, bo tam Puchacz, Crnomarkowicz i Petraszek się zamieszali strasznie. Jezu, ale fatalny strzał w wykonaniu Stali Mielec, całe szczęście. Dobrze, zróbmy ostatnią zmianę. Kto jest tutaj jeszcze zmęczony? Moder, Sykora, wiecie co, no zmieńmy sobie... Kto tutaj od nas może... Muchar, słuchaj, dostaniesz szansę gry. Słuchaj, wygrałeś kupon, dostajesz szansę gry za Pedro Tiby. Niech będzie. Wiem, że nie przepadacie za tym zawodnikiem, ale wiecie jak jest. On też musi dostać szansę, żeby nie marudził za bardzo. Chyba że go sprzedamy, po prostu wskoczy w jego miejsce jakiś junior i tyle, i cześć. Dobrze, na skrzydle jest już Sykora. Sykora z numerem 8, zejście do środka. Tutaj jest Baran, ale Baran chyba ta piłka wybita, niestety utracona. Co jest miała faktu, że ocena Barana mówi sama przez się. Baran z oceną 9-2. Jeżeli takim rezultatem zakończy się to spotkanie, to jeszcze będzie czyste konto na dla Van der Harta i to będzie dla nas absolutnie idealna naprawdę. Naprawdę. W ostatniej akcji meczu zepsuliście nam te czyste konto. W ostatnim strzale. Muchar, kuźwa, wszedłeś na boisko na 6 minut i zjebałeś obronę. Chłopie, ty już do rezerw spadasz, nie? To jest dla ciebie pograne. Pytanie tylko. Czy jesteśmy teraz, po tym spotkaniu, liderem Ekstraklasy? Czy po tym meczu wskakujemy na fotel lidera? Moder pokazuje klasę. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Wiemy, że... Dobrze wiemy, że nie pierwszy raz. Lech nadal bez porażki. Jakim cudem Lech bez porażki? O czym wy pierdzielicie do mnie? To jest niemożliwe, co wy do mnie mówicie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest niemożliwe, ale zobaczmy sobie na tabelę. A w tabeli mamy... Uwaga, uwaga, uwaga. Gdy przejdziemy sobie do PKO Ekstraklasy... Tak jest! Kończymy ten odcinek z Lechem Poznań jako liderem Ekstraklasy. Bilans bramkowy na plus, 11 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, identyczny bilans Legii Warszawa, ale to my mamy oczywiście więcej tych bramek strzelonych, przepraszam. Traci do nas Jagiellonia 5 punktów, bardzo się cieszę, Jaga, że urwałaś punkty Legii. A gdzie w ogóle spadł Śląsk? Śląsk przed chwilą był na 5. miejscu, tutaj Exposito, zawodnik miesiąca, a teraz Śląsk poleciał na 9. miejsce w tabeli? Co jest grane? Moi drodzy, grane jest to, że ten odcinek się kończy. Mam nadzieję, że się wam podobał, trzymajcie się, na razie i pa pa! Cześć!